Podeszwy butów astronautów z misji Apollo 11 nie pasują do śladów pozostawionych na powierzchni naszego naturalnego satelity. Czy to ostateczny dowód na fałszywość lądowania na Księżycu? Odpowiedź może Was zaskoczyć. W 53. rocznicę pierwszego spaceru człowieka po Księżycu agencja NASA opublikowała pamiątkowe wideo składające się ze zdjęć z orbitera księżycowego The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera z różnych wysokości. Nieustępliwi sceptycy zwrócili wówczas uwagę na fakt, że księżycowe buty załogi Apollo 11 wystawione w Narodowym Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej The Smithsonian mają niemal gładkie podeszwy, a na zdjęciach widać zupełnie inne ślady z ryflowaną podeszwą. Tego typu zarzuty pojawiają się niemalże w każdą rocznicę wyprawy Apollo 11. Równie regularnie pojawiają się też uzasadnienia dla tej rozbieżności. Tak, buty wystawione w muzeum są oryginalne i mają gładką podeszwę. Przy czym na spacery po powierzchni Księżyca astronauci zakładali dodatkowe buty. I to właśnie one pozostawiły pamiętne ślady. Zapewniały one o wiele lepszą przyczepność do podłoża i służyły za dodatkową ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie da się ukryć, że to wyjaśnienie brzmi logicznie, ale oczywiście pojawia się problem, ponieważ wspomniane nakładki pozostały na Księżycu. Armstrong i Aldrin zostawili je w pobliżu lądowiska, zrzucając zbędne kilogramy. Było to niezbędne do bezpiecznego powrotu na Ziemię, a astronauci pozostawili na powierzchni Srebrnego Globu około 100 przedmiotów, z których można było zrezygnować. Swoją drogą, Amerykanie są świadomi tego, że zaśmiecili Księżyc. Stąd też pojawiły się sugestie, że gdy Amerykanie wrócą na powierzchnię Srebrnego Globu, odbiorą swoją paczkę i zwrócą ją na Ziemię dla późniejszych badań.